Manko, z tej strony świata, witam was w dzisiejszym odcinku z Wyścigu Zbrojeń. To już nie wiem, który to jest odcinek, serio, straciłem już w ogóle rachubę i okej, już nie ma safe house'a, ale sobie niestandardowo zagramy sobie CT. I dzisiaj zrobimy tak sobie z okazji świąt, że nie zrobimy dwóch wyścigów zbrojeń, nie zrobimy jednego, tylko zrobimy trzy wyścigi zbrojeń, bo mi się wydaje, że to będzie... Nice, jest rozgrywka. Że w szachach też nie są jakieś bardzo dobre. Ale tam tego punkta zrobiłem, no to w sumie dzięki temu zajęliśmy tam się miejscem, to tak źle. Też nie wiem. Że bardziej ten mikrofon to będzie. Już mam w planach nagrać coś z ekipą Eagle Elite. Przepraszam, że to czytam, czy tam Angel lepsze, więc... okej, to już wydaje mi się, że zacznę nagrywać osobno audio, bo... razem to z materiałem, jakbyście to jak zauważyli, nie wiem, teraz razem z materiałem, to jednak jest to... Jednak dalej to może nie headshot, kiedyś tak przesylowałeś headshot. O tak. No nie było słychać. Mam zaciskę palca. Teraz nie wiem, czy było słychać, ale wolne... Ej, spadło. Pomimo tego, że te które tak znerfili, no to dużo osób...
Siemanko, z tej strony Śmieta, witam was w dzisiejszym odcinku z wyścigów zbrojeń. Tak, to jest, nie wiem, który odcinek, ale będzie, przepraszam. Tak, ja teraz będę chodził do, jeśli mam safe house'a, idę do strony setę, bo setę w sumie prawie, że nigdy nie gramy na odcinku. I dzisiaj sobie zagramy niestandardową liczbę, bo zazwyczaj gramy dwa wyścigi zbrojeń, bądź jeden. Teraz zagramy trzy. Ponieważ stwierdziłem, że teraz szybciej te wyścigi zbrojeń schodzą, bo ja zdobywam pierwszych zdobywam za chwilę szybko. Dobra, to była rozgrzewka i widzę, że nie mamy Pro 90, więc te fragi nie będą bardzo szybkie. Chyba też wydaje mi się, że będę nagrywał filmiki osobne dźwięki osobno i osobno obrazy. Jednak tak chyba będzie lepiej, no bo właśnie powtórzyłem 4 razy jednak podziemy. Ale kończąc moje, to będzie lepiej, jeśli nagram po prostu. Normalnie gram sobie w TS-a, ja to nie wchodzi do mnie. Wtedy każda chwila nagrywam. Minus właśnie nagrywania, że nie mogę sobie nigdy spokojnie nagrać. Pomimo to, że mam nawet własny pokój. Kiedyś się zamykałem, żeby było nagrane, to oczywiście nie, bo ktoś za chwilę wchodził, patrzył, że jest zamknięty, zaczął się do mnie. Musiałem przestać nagrywać. Bo to jest po prostu naprawdę ciężko. No, ale raczej się skupmy się na grze, o tyle, bo raczej nie będę żalił na moje problemy techniczne. A tak poza odcinkiem. Mieliśmy się skupić na odcinku, ale nie, bo poza odcinkiem muszę się wtrącić, że jak pewnie widzieliście, zacząłem nagrywać filmiki. Okej, też trwają prace. Się ogarnę wszystko do was. Komentowo raczej grałem. Potem chyba w sumie się po to ogląda gamerów, żeby nazywali swojego skilla, którego jakby tak polecić temu gościowi na plecy, to by było słabo. Ale on jeszcze biegnie zamiast pasmy, próbuje nie zaszczelić, zamiast po prostu wyciągnąć do tego. Widziałem. Nie mam wallhacka, jakbym go teraz czy ciężko by było mi go nagrać, więc znaczy nie tak, żeby nagrać. On nie chyba
się nie widzi, u mnie chyba jeszcze nie widzi. A nie, nie. Rasować. Sprawdzę, jak będę montował, ile. Jednak jak zacząłem bardziej się skupiać na grze niż na rozmawianiu. Okej, tu jest. Ja tylko właśnie, ja też sobie sprawdziłem. Sprawdziłem sobie niektóre. I to pisze safe house, czyli bezpieczny dom, tak w tłumaczeniu na... Nie, ta mapa nie jest... Sorry, ta mapa jednak... Znaczy ten dom raczej nie jest bezpieczny, bo biegają do niego... Biega do niego po 6... Biega do niego 5 terrorystów, 5 antyterrorystów, zaczynają się strzelać sami w środku. Nie pamiętam, czy mówiłem na ostatnim odcinku, ale jak już pewnie zauważyliście, jestem w teamie Eagle Elite. Jestem w tej grupie, ale moi koledzy może chcieli coś z nim zagram. Ostatnio sobie nawet z nim grałem, to tak cieszę się. Więc tak już, to był pierwszy wyścig zbrojeń. No, więc tak pewnie w sobotę się składam czy coś. Okej, więc przechodzimy do kolejnej mapki i dobra. Postaram się zagrać 3 różne mapki, ale raczej nie. Dobra, skoro są święta, no to rozłączę się po prostu z tego serwera i zaraz do was po prostu wracam. Okej, odpaliłem kolejny serwer i już mamy na starcie mapę Shots, którą w sumie chciałem wybrać. I jeszcze będzie... Jeszcze mapą będzie Monastery, no bo... Dobra, ten kogi.
jumpi, dobra. Wali teraz. Po prostu jakoś nie będzie. Gdzie on jest? Ja go chcę zabić. Muszę się na nim zemścić. Ile razy. God damn it! Jeszcze mnie zabił, kurde, a w Frugli był drugi. A już go miałem, dobra. Nie zabił, bo bardzo szybka runda. Okej, więc postarałem się też inną mapę wybrać, więc ja sobie bym może wybrał Lejka. Okej. Jest. Na wszystkie mapy, dobry. Okej, dobra, na wszystkie mapy, to ja sobie muszę to... Tam będzie na miniaturkę. Tak wiem, nie robię już miniaturek, ale sobie czasami trzeba zrobić. Like. Shot. Dobrze, więc ja... Więc ja po prostu daję, szukam, udaję się w poszukiwanie innej mapy, ponieważ nie będę grał jeszcze raz shotsa. Więc sobie po prostu wyjdźmy do głównego menu i... Słuchajcie, obstawiałem mapę Monastery i tak, ja głosowałem na, nie wiem jak to się czyta, na Mark, tam, że to jest taka duża ulica, i obstawiałem, że będzie Safe House, Shots i Monastery, no i akurat jest Monastery, no to więc mogę być prorokiem, ale pójdziemy sobie do Shotsa. Ostatnio chyba było mi dwa razy, tak, dwa razy. Aha, to też dobrze. Okej. No może być. Jestem jak na tym rozdziewka, jak przecież dopiero co weszłem, jak nie może być nie rozdziewki, kurde. Ma mi się język dzisiaj plącze. No. Ale po prostu chyba 20, może nie 20, ale 10 minut szukałem po prostu mapy innej niż Safehouse. Każdą mapę po prostu Safehouse. Zaczęło się po prostu denerwować. W końcu natrafię na mapę Shots. Dobra, chodzę i patrzę. I patrzę, czy jak się skończy rozgrzewka, to spróbuję przekonać. Przekonać ich, żeby nie było tej mapy. I oto jest trzecia mapa. Dobra. Trzy mapy. Z okazji świąt. Z okazji jest świąt po prostu. Macie trzy różne mapy. Na jednym odcinku. Może zacznę jakieś tam nowe stare odcinki. Nie kojarzę, że chodzi do kiedyś. Kiedyś... Czyli to jest po prostu boss. Kurde. God damn it. No żołdnie. Dobra, jestem ten gościu. Ten gościu nie jest jakiś dobry, bo przecież z nim grałem. Co ja zrobiłem? Jakie to było głupie, god damn it! W zasadzie mój kolega mówił, że moje odcinki nie są
nie są jakieś bardzo żywiołowe, więc zacząłem robić bardziej żywiołowe odcinki, bo jednak jak sam program tych odcinków, to one to jest właśnie odcinek 50 z CS-o i nie, bo to mają być bardzo. Bo goście idę po prostu zmurzować, jak mnie zacznę zmurzować. Okej, jest tutaj teraz. Teraz jest tutaj. Dwóch podwodnych. Wejść, dobra, ale powinienem zacząć mówić głośniej, drzeć ryja. No oczywiście, kurde, te moje odcinki są czasami na który można usnąć. Czuję, że moi niektórzy mogą takiego wyściga, może nie, może deadmatcha, włącza i po prostu do spania sobie włączają, żeby... I teraz... Wiem. Więc teraz jeśli oglądasz to spanie. Teraz cię mogę obudzić właśnie w tym momencie. Dobra, nieważne, już po prostu. Po prostu taki jestem. Tu spacer zrobiłem. Ale dzisiaj kurde, to ja dzisiaj zrobiłem. Zdisowałem go jeszcze sobie dwa razy. Chyba tak. Nie wiem tutaj. Jestem dobry. Ja go jeszcze raz idę zdążyć. Ten gościu tak. No, gdzie ten gościu jest? Czuję, że on tutaj jest. Obiecuję, że jak go znajdę, będę wiedział, że to jest on, to mu wsadzę. Sam jestem tak zdenerwowany. Trafiłem go. Podrąbę dziki. Nie dość, że jestem zdożywany. Jezu, dobra. Zaczynam normalnie grać. Tak wkurzony tego gościa. To, że on mnie zdarzyła 3 razy. Ja go zdarzyłem tylko raz. O jest, dobra. O, nie. Nie ma, który bym miał poziom. 9, ale dobra, nie będę wypaczał. Ale tym samym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jeszcze ten gościu dostał jakąś skrzynkę. Ja się z wami żegnam. Cześć. Cześć, z tej strony Światam, witam was. Chciałem was bardzo poinformować, że bardzo dziękuję osobom, które obejrzały ten film do końca, gdyż nie ukrywam, że
Podczas montowania filmu wyszło na jaw, że nagrywałem go 25 minut i naprawdę dziękuję osobom, które dotrwały do tego momentu. Czyli w sumie do końca filmu. Cześć.